dochodzimy do wąwozu. Zaraz wam pokażę, jaki on jest ogromny. Naprawdę jest ogromny. Ach, nie, tu słabe będzie ujęcie, bo za mną są same krzaki. Ale musimy wybrać jakąś drogę bez krzaków. Chociaż w wakacje przez te krzaki się przedzierałem, jakoś dałem radę, ale teraz nie chciałbym tam łazić. Tym bardziej jeszcze z aparatem i nowym telefonem. Słuchajcie, jest to wąwóz kolejowy, ale jest naprawdę imponujący. Ciekawostką jest to, że znajdujemy się obecnie na linii kolejowej numer 241, która łączy Tuchole z Koronowem. Linia została wybudowana w 1909 roku, o ile się nie mylę, a ruch został na niej zawieszony w roku 2012 albo 2013. Dobra, czyli tak jak widzicie, przedzieramy się przez krzaki. Ja wiem, że na aparacie, na telefonie nie wygląda to tak zatrważająco, ale naprawdę powiem wam, nie idzie się tu bardzo przyjemnie. O, mamy ładny widok na linię kolejową z tej strony, a my musimy iść dalej tu. Słuchajcie, nienawidzę tych rzepów. To jest jedna z nielicznych rzeczy, która mnie tak denerwuje, irytuje i wszystko do kupy na takich wyprawach. No ludzie, idzie się zdenerwować. Historia tego obiektu zaczyna się w 1909 roku, kiedy został on oddany do użytku. Niestety, most nie cieszył się długo swoją oryginalną formą, bo już w 1939 roku został on wysadzony przez polskie wojska, aby utrudnić drogę wojskom nieprzyjaciela przedostania się do Koronowa. Nieopodal mostu znajduje się XIX-wieczny folwark, zachowany w niemal doskonałym stanie. A koło folwarku znajduje się rzeka Krówka, a przy rzece Krówce, tam gdzieś w krzakach, znajduje się młyn. A przede mną znajduje się 110 schodków, które muszę pokonać. Nie powiem, zmachałem się trochę, ale i tak gorzej się pod nie wchodzi niż schodzi. Korzystając z tego, że już zszedłem tutaj na dół, to obadam głębokość, a raczej stan wody w rzece Krówka. Także znajdujemy się pod mostem, a pod mostem ja i rzeczka.
No szczerze powiem, myślałem, że tej wody będzie tutaj o wiele mniej. Ale tutaj po środku już spokojnie kajakiem można by przepłynąć.